W tej części chcę przedstawić, jak archeolog pracuje w terenie i intelektualnie, żeby pokazać po prostu, na jakiej podstawie te różne wnioski są wyciągane, żeby to było wiadomo, że to nie jest coś, co się wyciąga z kapelusza, czy to jest coś po prostu jakaś fantazja, tylko to jest metoda naukowa. Więc właśnie metodykę i w ogóle pracę archeologa można podzielić na pracę w terenie, czyli wszelkiego rodzaju badania, gdzie się pozyskuje materiał, i na analizę i interpretację znalezisk, czyli to całą pracę gabinetową. Jakby podstawą i sercem są badania wykopaliskowe. Właśnie ich celem to jest systematyczne odsłonięcie i udokumentowanie stanowiska archeologicznego. Jest to oczywiście metoda, która niszczy stanowisko, no bo jak się coś odkopie, no to już tego czegoś tam dłużej nie ma po prostu. No to też powoduje to, że wszelkiego rodzaju dawne, nieprofesjonalne wykopaliska zniweczyły szanse na zdobycie cennej wiedzy, w tym często właśnie kluczowej dla zrozumienia różnych zagadnień. I wykopaliska można podzielić na badawcze i na ratownicze, czyli czasami po prostu coś gdzieś będzie budowane i trzeba już coś przebadać, bo inaczej tego nie będzie, a czasami się celowo coś bada ze względów naukowych. Co to w ogóle jest stanowisko archeologiczne? Stanowisko archeologiczne to jest jakikolwiek ślad przeszłości materialnej, który człowiek po sobie pozostawił. Więc stanowisk archeologicznych jest wszędzie, no gdziekolwiek tylko był człowiek, to pozostawił po sobie stanowisko archeologiczne. Więc to nie muszą być tylko jakieś piramidy albo coś takiego dużego, to może być mała osada po jakimś niewielkim plemieniu. W samej Polsce są setki tysięcy stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne można podzielić na różne sposoby, ale dla mnie najważniejszym podziałem jest podział według ich funkcji w przeszłości. Więc to nie są wszystkie możliwe funkcje, ale to są takie, które są często spotykane. Więc są to na przykład różne osady, cmentarzyska, skarby, miejsca kultowe, ślady po rolnictwie, są też znaleziska luźne. Jakby to, czym stanowisko było w przeszłości, też warunkuje to, jakiego rodzaju materiału możemy się spodziewać na tym stanowisku. Więc inaczej podejdziemy do badania osady, a inaczej do badania cmentarzyska, skarbu czy miejsca kultowego. Coś takiego jak selekcja przedmiotów pozostawionych na stanowiskach. Chodzi o to, że na przykład na stanowiskach osadowych zazwyczaj znajdujemy głównie niechciane pozostałości, bo co było cenne, no to na przykład jak była ucieczka, czy jakaś grabież, czy coś, no po prostu było zabierane albo grabione. Z kolei są też stanowiska, gdzie celowo deponowano różne wartościowe przedmioty i do takiego rodzaju na stanowisk należą skarby, cmentarzyska czy miejsca kultowe. No, na przykład w Danii mieli taki kult, że wrzucali jakieś bardzo cenne rzeczy do bagien i dzięki temu dzisiaj na bagnach tam w Danii odnaleziono po prostu gigantyczne ilości różnych przedmiotów. A w Polsce też było tak. Ta praktyka stosowana na ziemiach polskich, bo Polski wtedy nie było, ale było trochę mniej bagien niestety, więc... Więc właśnie to jest to, czego można się spodziewać na stanowisku, więc właśnie dlatego na jakichś cmentarzyskach czy jakichś grobach królewskich można, o ile nie zostały wyrabowane, znaleźć jakieś przedmioty typu właśnie złota maska Agamemnona czy jakieś różne tego typu ciekawostki, a na osadach raczej takie rzeczy bardziej, co gdzieś przypadkiem się zachowały, że gdzieś coś komuś wypadło. Więc to jest tego rodzaju rzecz, że na różnych stanowiskach znajdziemy różnego rodzaju przedmioty. Ważnym rodzajem stanowiska osadowego dla archeologii biblijnej jest tak zwany tel. Tel to jest sztuczne wzgórze, które powstało w wyniku tego, że nakładały się na siebie kolejne warstwy miarze. Często odbudowywano miasto albo po prostu budowano z powrotem w tym samym miejscu, gdzie było kiedyś, bo te miasta były umieszczane często w dobrych miejscach ze względów strategicznych i po prostu jak miasto zostało zniszczone, było odbudowywane w tym samym miejscu i poprzez kolejne odbudowywanie tych miast powstały sztuczne wzgórza. To jest bardzo często spotykany rodzaj stanowiska na Bliskim Wschodzie. I przykładem takiego sztucznego wzgórza może być na przykład Tel el-Safi. To jest biblijne Gad. Tutaj widzimy to
to sztuczne wzgórze. Czasami te wzgórza są takie naprawdę niewielkie, że tylko trochę coś widać. Czasami one są naprawdę duże, że to potrafi być nawet takie. Więc to wszystko zależy od tego, ile też lat takie stanowisko trwało, co się tam działo, ale sensem jest to, że powstaje sztuczne wzgórze. Ciekawą rzeczą są stanowiska podwodne. Tutaj można wydzielić wraki i wraki są ważne o tyle, że są tam właśnie materiały, które ludzie tam celowo umieszczali. I są też różnego rodzaju zalane miasta albo miejsca i wbrew pozorom też nie jest ich tak mało wcale. To jest przykład stanowiska podwodnego. Jest to wrak statku fenickiego. To jest bardzo ciekawe, ponieważ statków fenickich, pomimo tego, że Fenicjanie byli znani przecież ze swojej żeglugi, ze swojego handlu, jest bardzo niewiele znanych. Jest dosłownie chyba kilka znanych wraków fenickich, więc to jest też przykład tego, że jeżeli czegoś nie znaleziono, to nie znaczy wcale, że tego nie było. Że po prostu czasami tak jest, że czegoś nie odkryto z takich czy z innych przyczyn. Więc to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że to, że czegoś nie odkryto, wcale nie oznacza, że tego czegoś nie było. Ta siatka to jest metr na metr? Nie wiem. Podejrzewam, że może być większe. Skarby. Skarby to jest taki rodzaj stanowisk, gdzie ludzie celowo coś deponowali, co zazwyczaj uznawali za cenne w swoich czasach. Tutaj mamy na przykład fragment skarbu znalezionego w Jerozolimie. On jest dosyć późny, chyba jest, nie pamiętam w tej chwili, ale on jest raczej późniejszym skarbem, ale też ciekawostką co do skarbów jest to, że wiele takich skarbów dzisiaj wcale byśmy nie uznali za skarby, że na przykład w epoce brązu cenną rzeczą były jakieś siekierki brązowe i po prostu dzisiaj jak to znajdujemy, no to byśmy nawet nie powiedzieli, że to był skarb, a w ich czasach to był skarb. Oczywiście zdarzają się też takie skarby, które do dzisiaj byśmy uznali za skarby, więc to jest taki rodzaj stanowiska. Oczywiście jest ważny też dlatego, że jakby deponowano tam celowo precjozę, więc to nam pokazuje, co było cenne dla danych ludzi. Istotnym rodzajem stanowisk są cmentarzyska i groby. Jest dużo różnych rodzajów cmentarzysk. Mogą wystąpić jakieś pojedyncze pochówki, mogą być jakieś większe lub mniejsze cmentarzyska, mogą być groby wykute w skałach, mogą być groby królewskie i takie się na przykład często zdarzają gdzieś pod posadzką w pałacach. Więc to jest też ważny rodzaj stanowisk. Można wyróżnić także miejsca kultowe i tutaj mam przedstawioną świątynię w Aradzie. To jest w tej chwili jedyna znana świątynia izraelska odkryta archeologicznie. To jest jedna z tych świątynek tak zwanych miejsc kultowych, które były tak bardzo potępiane w księgach królewskich, że Izraelici cały czas jakieś swoje miejsca kultowe stawiali, że to było ich winą. No to jest właśnie jedna z tych świątynek. W Aradzie to jest oaza na pustyni w drodze do Egiptu i właśnie jest też znana, jak ta świątynia mniej więcej wyglądała, że miała swoje miejsce najświętsze, miała tam swój dziedziniec, miała miejsce na ofiary, miała jakieś pokoje poboczne, więc właśnie taka rzecz jak świątynia w Aradzie, czyli jedna z tych tak zwanych właśnie wyżyn, czy świątyń, no tak, to jest właśnie to jest znane, odkopane, przebadane. Ciekawym rodzajem znalezisk mogą być też instalacje rolnicze i to jest na przykład rekonstrukcja prasy oliwnej z Hazor. Na przykład w Biblii też często możemy poczytać na przykład o czy widzieć to, że właśnie pracowali, tworzyli oliwę, wino, czy też nawiązania do prasy też się zdarzają. I tego rodzaju instalacji odkryto naprawdę dużo, między innymi na przykład w Samarii odkryto całą masę tych pras, to też nam pokazuje jakby na czym polegała gospodarka. I tutaj mamy przykładowo właśnie rekonstrukcję prasy odkrytej w Hazor.
Właśnie badając stanowiska należy też zauważyć, że mają bardzo różną charakterystykę. Na przykład Jerozolima jest do dzisiaj zamieszkanym miastem, jest jednocześnie bardzo ważna dla wielu kultur, jest miejscem konfliktu i z tego powodu jest złym miejscem do prowadzenia badań. Jednocześnie Jerozolima była też wielokrotnie niszczona. A mimo tego, że jakby jest nie najlepszym miejscem do prowadzenia badań, dużo wniosków jest wyciąganych na podstawie tego właśnie stanowiska. A wiadomo, no trudno się bada miasto, które jest do dzisiaj żywe i zamieszkane. No to po prostu jest bardzo trudna rzecz do zrobienia. Z kolei Samaria była w stanie ruin, więc stanowisko nie przedstawiało problemów z dostępem, tak jak Jerozolima, ale z kolei wczesne wykopaliska doprowadziły do różnych problemów z interpretacją. No po prostu wtedy metody nie były tak dobre jak teraz. Dla jeszcze większego kontrastu stanowisko w Jezreel były w nim przeprowadzone współczesne wykopaliska z całą dzisiejszą metodyką, ale stanowisko się fatalnie zachowało i przez to też niewiele wniosków można było na jego podstawie wyciągnąć, takich pewnych. Chociaż trochę można było, więc każde stanowisko ma swoją charakterystykę, swoje problemy, swoje plusy i minusy. Ważną rzeczą jest też identyfikacja stanowiska, czyli powiedzmy, jak mamy jakąś osadę, jakie to było miasto w przeszłości. I zazwyczaj bardzo często nie wiadomo, jakie to było miasto w przeszłości. Jest na przykład kilka możliwości albo przypuszczeń. W przypadku wielu stanowisk wątpliwości do dzisiaj są nierozstrzygnięte. Żeby ustalić, jakie to było miasto w przeszłości, używa się danych źródłowych, geograficznych, no jakiekolwiek tylko dane są dostępne o starożytnej geografii, co gdzie było, no to jest używane do próby ustalenia, z jakim stanowiskiem mamy do czynienia. Jak to się mawia, w Babilonie nie było tabliczki z napisem "Witamy w Babilonie", tylko trzeba to było na innej podstawie wywnioskować. I co jest ważne, niepoprawne przypisanie stanowiska, czyli jeżeli się źle zidentyfikuje, na przykład powie się, że Gad to była Jerozolima, dajmy na to na taki przykład, może głupi, ale pokazuje pewnie. No jeżeli źle zidentyfikujemy stanowisko, to wszystkie dalsze wnioski będą błędne po prostu, więc to jest bardzo ważne, żeby poprawnie zidentyfikować stanowisko. Właśnie przykładem stanowiska, co do którego jest debatowane, jakim było miastem w przeszłości, jest Kirbet Kejafa. I to jest bardzo ważne stanowisko, ponieważ jest bardzo mało dowodów archeologicznych na panowanie Dawida, a Kirbet Kejafa jest stanowiskiem, które może potwierdzić istnienie silnej władzy w Judzie w X wieku przed naszą erą. I tam wszystko po prostu na to wskazuje. I przeciwnicy takiego poglądu starają się przypisać Kirbet Kejafę kulturze filistyńskiej, czyli powiedzieć, że to było miasto Filistynów, czyli na przykład, że to było Nob filistyńskie, jest taka propozycja. Mimo tego, że na stanowisku są różne cechy przemawiające, że jest to stanowisko hebrajskie, tak jak na przykład brak kości świń albo inskrypcja. Właściwie tam nawet dwie inskrypcje, które tam odkryto, prawdopodobnie po hebrajsku. Są różne próby jej odczytania. Tak wygląda to stanowisko, to właśnie jest Kirbet Kejafa. Nie było jakimś bardzo znaczącym miastem w starożytności, dlatego bardzo długo było nieodkryte. To jest też taka rzecz, którą dosyć niedawno odkryto. Też są to właśnie duże spory, czy to dowodzi tego, że był Dawid, czy nie dowodzi. Właśnie to jest bardzo ważne stanowisko pod tym względem. Najlepszym rodzajem stanowiska archeologicznego dla archeologa jest takie stanowisko, które zostało zniszczone w wyniku jakiejś katastrofy, czyli na przykład wybuchu wulkanu, bo tam po prostu wszystko jest tak zachowane, jak było w momencie, kiedy to funkcjonowało, czyli na przykład Pompeje czy Herkulanum należały do takich stanowisk. Warto też wspomnieć o błędach archeologów, bo prawie każde badania w terenie są obarczone mniejszymi lub większymi błędami archeologów. Po prostu to takie, że człowiek tam pracuje, czasami mocniej łopatą machnie, akurat rozwali jakiś piec, bo akurat tam on był, więc no to się po prostu zdarza i jest nieuniknione takie czy inne rodzaje błędów. A zwłaszcza to dotyczy właśnie dawnych wykopalisk, które nie były prowadzone zbyt systematycznie, były właśnie często nastawione na te tak zwane fanty, czyli na różne rodzaju precjoza, antyki, rzeczy cenne, i właśnie nie zwracało się uwagi na te mniej
na te mniej cenne rzeczy i przez to się też dużo wiedzy utraciło. No i też dokumentacja tych wykopalisk była dużo gorsza niż dzisiaj. Takim przykładem bardzo ważnego błędu jest wyrzucenie na hałdę steli faraona Szeszonka, co najprawdopodobniej było winą Gottlieba Schumachera, bo następna ekspedycja po prostu znalazła tą stelę w hałdzie, która została po badaniach Schumachera, więc to boli niestety, bo jakby znaleziono tą stelę w kontekście, to można by było określić prawdopodobnie, która warstwa należy do którego okresu z dużo większą pewnością niż teraz, a tak to dzisiaj są dosyć duże spory w Megiddo, która warstwa była w jakim okresie. W związku z tym, że metodyka pracy archeologów się cały czas zmienia, jest taka praktyka, że zachowuje się część stanowisko dla przyszłych archeologów. Więc to jest dosyć takie mądre podejście, że może w przyszłości będą lepsze metody, więc nie bada się całego wszystkiego od razu, tylko część się zachowuje na przyszłość. Są też metody nieinwazyjne prac w terenie, takie jak właśnie zdjęcia lotnicze, georadar czy lidar. To jest taki laser, który się stosuje z powietrza. No i te metody też mogą dostarczyć wiedzę, na przykład ze zdjęć lotniczych dosyć wyraźnie widać, gdzie było kiedyś stanowisko, bo po prostu roślinność tam inaczej rośnie i to widać na tych zdjęciach, to po prostu jest widoczne. Więc też jest taka metoda, ale oczywiście te metody nie dadzą takiej wiedzy co wykopaliska w oczywisty sposób, pozwalają jednak zaplanować przyszłe wykopaliska. Jeśli mogę słówko, nie wiem, czy próbowaliście wchodzić na przykład na mapy Google i przeglądać sobie izraelskie, po prostu ewidentnie widać, że pod ziemią coś jest w niektórych miejscach. Nie tylko izraelskie, po prostu tak. na to widać. I są nawet w ogóle różne specjalne mapy, gdzie to tam widać. Zwykłe ogólnie dostępne źródła. Tak. Bardzo dużo rzeczy takich pożytecznych, dostępnych w ogólnie dostępnych źródłach. Naprawdę więcej niż człowiek by się mógł spodziewać. Taką też ważną rzeczą są badania sondażowe. To są różnego rodzaju jakieś niewielkie wykopy, które mają na celu zbadać, co w ogóle jest na jakimś stanowisku. I razem właśnie z metodami nieinwazyjnymi pozwalają zaplanować wykopaliska, czyli jak później pracować już na pełną skalę. Co to są artefakty i ekofakty? Artefakty to jest każda rzecz wykonana ludzką ręką, a ekofakt to jest jakaś pozostałość ze środowiska naturalnego, ale związana z działalnością człowieka, czyli na przykład jakieś szczątki roślinne. Na ich podstawie się później wyciąga wnioski tego, co się znalazło. Przy czym bardzo ważną rzeczą jest to, że pewne rzeczy się zachowują, a co nie. I bardzo ważną rzeczą jest materiał i warunki depozycji, gdzie to zalega w ziemi. Od tego zależy, co się zachowa, a co nie. I najgorzej się zachowują pozostałości po materiałach organicznych, czyli wszelkiego rodzaju jakieś wyroby drewniane, tkaniny, rzeczy z roślin i też szczątki ludzkie i zwierzęce. Ale to też zależy od tego, w jakiego rodzaju glebie były składowane. Na przykład ja byłem kiedyś na badaniach na cmentarzysku sprzed około 2000 lat, to nie było szczątek już. Po prostu wszystko się rozłożyło, był tylko widoczny cień. Jakby ktoś tam, że tak powiem, kopał, kto nie jest archeologiem, to nawet by się nie domyślił, że tam był grób prawdopodobnie. Więc to zależy od tego, z czego jest zrobione i jakie były warunki glebowe. Dobrze zachowują się pozostałości nieorganiczne, zwłaszcza dobrze się zachowuje na przykład ceramika, chociaż to też zależy jakiej była jakości, metale, chociaż to też różnie z tym bywa. No najlepiej zachowują się zabytki kamienne, to w ogóle ciężko to zniszczyć. I dobrze zachowują się też materiały spalone, co ze względu na wojny nie było wcale taką rzadkością, a też ze względu, tutaj tego nie napisałem, na to, że często był pochówek ciał palny, czyli po prostu spalano ludzi i chowano w urnach. I tutaj się nasuwa takie pytanie, ile właściwie odkrywamy jako archeolodzy? I
No jest tak, że archeolodzy odkrywają w ogóle niewielką część tego, co jest ukryte w ziemi, a większość zabytków wciąż oczekuje na odkrycie. Wiadomo, archeologów jest niewielu, stanowisk jest wiele, bo właściwie wszędzie, gdzie byli ludzie, jest stanowisko. Więc to, co w ogóle odkrywają archeolodzy, to jest bardzo niewielka część tego, co było odkrywane, a też zauważmy, że część nie jest odkrywana wcale przez archeologów, ale przez różnego rodzaju rabusiów czy element przestępczy, nazwijmy to. Część przedmiotów podlega przeoczeniu już na stanowisku i to nawet jakby człowiek nie wiem jak się starał, żeby nie przeoczyć, po prostu zawsze coś tam w hałdzie się znajdzie. I naprawdę to nie jest coś celowego, to po prostu się tak dzieje, po prostu ciężko znaleźć wszystko od razu. Do tego cenniejsze przedmioty były zazwyczaj zabierane ze stanowisk przez użytkowników lub zdobywców, co oczywiście nie dotyczy takich stanowisk jak skarby czy na przykład niektóre rodzaje grobów, bo tam celowo oczywiście wkładano cenne rzeczy. No ale na przykład powiedzmy jak był jakiś rydwan, to raczej go nie zostawiano powiedzmy bez opieki, tylko w końcu coś z nim robiono, więc przez to też niektórych rzeczy możemy nie znaleźć. No i oczywiście wielka gama przedmiotów się rozłożyła z upływem czasu, właśnie zwłaszcza tych organicznych, więc cała ta gama przedmiotów organicznych, nie wiemy o tym prawie nic i jakby to jest naprawdę duża część. No i jakby wniosek jest taki, że nasz obraz kultury materialnej przeszłości jest naprawdę mocno zniekształcony, więc trzeba to brać naprawdę pod uwagę, jak się przeprowadza rekonstrukcję przeszłości. Co to jest metoda seriacji? Chodzi w tej metodzie o to, że niektóre rodzaje zabytków, że typy jakichś rodzajów zabytków pojawiały się przez jakiś tam okres czasu w przeszłości i wcześniej albo później się już nie pojawiały. I na podstawie ich żmudnego porównywania można po prostu ustalić, jakiego rodzaju zabytki występowały w jakich fazach czasowych. To jest też taka bardzo podstawowa rzecz dla archeologii. I właśnie jednym z najważniejszych rzeczy w tej metodzie jest analiza ceramiki. Wyroby ceramiczne charakteryzują się niesamowicie dużym zróżnicowaniem w czasie i przestrzeni. Właściwie każda kultura i nawet w różnych okresach czasu miała swoją własną ceramikę, która miała tam swój własny styl zdobienia, sposób wykonania, wypalania. No, jest bardzo zróżnicowana, więc jest świetna do ustalania chronologii i przynależności kulturowej bardzo często. Co to są warstwy archeologiczne? Chodzi o to, że z czasem, jak mijał czas, to na stanowisku po prostu tworzyły się kolejne warstwy i jakby te warstwy, które są bliżej nas, to zazwyczaj były młodsze, a te, które są głębiej, były starsze. I te warstwy czasami, ich granice są klarowne. Na przykład jeżeli wystąpiła warstwa zniszczeń, no to wtedy wyraźnie się oddziela wcześniejsza warstwa od późniejszej. Ale czasami te granice nie są klarowne. Najczęściej te warstwy są też naruszane przez prace rolnicze, przez różnego rodzaju działania, więc też trzeba brać to pod uwagę, że mogą wystąpić czy przez jakieś zwierzęta, czy coś, że można czasami być coś z innej warstwy w tej niedobrej, więc też trzeba na to uważać. Stratygrafia. Sensem metody stratygraficznej jest właśnie ustalenie relacji chronologicznych poszczególnych warstw i tego, jakie konkretnie przedmioty należą do których warstw. To są takie podstawowe rzeczy. No i właśnie warstwy zniszczeń są powstałe w wyniku katastrofy, czyli na przykład zburzenia, spalenia miasta i są właśnie bardzo istotne przy ustaleniu chronologii, dlatego że zazwyczaj można je łatwo powiązać z wydarzeniami znanymi z historii. Czyli na przykład jakieś spalenie miasta, coś takiego, to dosyć łatwo to później powiązać. To jest przykład stratygrafii na stanowisku w Megiddo. Ona to jest jedno z tych stanowisk, które jest bardzo mocno poddane dyskusji, a wręcz może można nawet użyć określenia wojnie naukowej, bo są tacy, którzy przypisują na przykład właśnie warstwę piątą. Tam ten podział warstw w ogóle jest trochę bardziej skomplikowany, tutaj to w ogóle to nie przedstawia aż tak dobrze. Tam są takie podziały jak warstwa 4a, 5b, to w ogóle tam jest naprawdę ciężko z tymi warstwami, ale właśnie
tą samą warstwę różni archeolodzy przypisują do różnych czasów, więc to są właśnie te dylematy z warstwami, że nie zawsze to jest takie proste, żeby powiedzieć, co należało do jakiej epoki. I mimo właśnie, że są tam, że jest tam kilka warstw zniszczeń, ale właśnie problem jest wtedy, które zniszczenia należą do której kampanii wojennej. Jedni uważają jedno, drudzy drugie. I no, ciężko to ustalić. Kontekst archeologiczny. Że zabytki, chodzi o to, że zabytki na stanowisku występują w określonym kontekście. I na przykład powiedzmy w jakimś warsztacie to, co gdzie było, może później dać nam świadectwo tego, w jaki sposób taki warsztat funkcjonował. No i to dotyczy wszystkiego, dlatego to jest bardzo ważne, żeby dokładnie udokumentować, co było znalezione w którym miejscu. Dlatego jak na przykład ktoś znajdzie jakiś pojedynczy artefakt na stanowisku, wykopie, przyniesie, powie, o, patrzcie, jakie wspaniałe stanowisko, no to zazwyczaj archeolog nie jest bardzo szczęśliwy, bo to jest znalezisko poza kontekstem i poza samym sobą nic więcej nam o tym miejscu już nie powie. Co to jest datowanie względne i bezwzględne? Datowanie względem jest to określenie, która warstwa jest starsza, a która młodsza. Więc to jest relatywnie łatwe do wykonania. Troszkę trudniejsze jest datowanie bezwzględne, czyli określenie wieku kalendarzowego warstw i zabytków. Metody datowania są różne. Ja wypisałem tylko takie najbardziej, najczęściej stosowane. Jest to na przykład metoda archeologiczna, radiowęglowa i dendrochronologia. Tych metod jest więcej. Metoda archeologiczna polega na porównywaniu zabytków ze stanowiska z obszarami o ustalonej chronologii dla danego rodzaju znalezisk. Czyli na przykład jak już wiadomo, że jakaś tam rodzaj ceramiki gdzieś tam na innych stanowiskach występował dla takiego okresu, no to już można się spodziewać, że na naszym stanowisku to też jest ten sam okres. Metoda radiowęglowa, i to jest metoda bardzo powszechnie stosowana w archeologii. I też wydaje mi się, że narosło wokół tej metody dużo mitów. Metoda to polega na analizie proporcji promieniotwórczego izotopu węgla C14, a jego trwałymi formami C12 i C13 w zmarłych organizmach żywych. Czyli po pierwsze w ogóle to dotyczy tylko organizmów żywych. Nie można tej metody na jakiejś skale czy czymś takim absolutnie przeprowadzić. Ja też słyszałem takie rzeczy, że ktoś dał skałę do badania C14 i coś źle wyszło, że to w ogóle... No to w ogóle nie można czegoś takiego zrobić. Od skał akurat jest jakaś tam inna metoda. Ta metoda też, często słyszałem jakieś takie rzeczy, że się właśnie datuje coś C14 na miliony lat. To też jest mit, bo ta metoda posiada ograniczony zakres czasowy, dla którego może być stosowana. I wydaje mi się, że jest to określane mniej więcej tak, że maksymalny czas, gdzie może być stosowana, jest określany na 40 tysięcy lat, ale że z dokładnością to chyba jest określane na 8 tysięcy lat. Tak się określa przez archeologów. Więc to jest metoda tylko dla bardzo ograniczonego zakresu czasowego. Co więcej, jest to metoda, która wymaga kalibracji ze względu na to, że ilość tego węgla C14 w atmosferze była różna w różnych epokach, czyli też trzeba to brać pod uwagę i to też sprawia, że jest ta metoda niedokładna. I nawet po skalibrowaniu ta metoda pozwala na określenie wieku jedynie z pewną procentową szansą, więc jakby pokazać taki właśnie datowanie C14 po kalibracji, to jest, że taka data ma taką szansę, że to było tyle, taka, tyle, taka, tyle. Więc to też jest nie do końca pewne. I na podstawie nawet tych samych dat C14 można dużo różnych wniosków wyciągnąć i coś o wiek w te czy we w te nawet starać się przesunąć. I też jest tak, że niektóre czynniki, jak na przykład obecność w wodzie, to chyba jest dosyć świeża rzecz, że to ktoś chyba zauważył, że też mogą doprowadzić do zniekształcenia wyników. I też ważna rzecz jest taka, że nie każde laboratorium jest wiarygodne w przeprowadzeniu analizy. Są lepsze laboratoria i są gorsze. I że tak powiem, w kuluarach to wiadomo, z jakiego laboratorium, jakiemu laboratorium można zaufać, jakiemu nie. Tutaj nie będę tego mówił. Więc generalnie jest to metoda powszechnie stosowana. Dla tych okresów bliższych jest to na pewno metoda pomocna, więc nie, moim zdaniem nie należy tej metody jakoś demonizować w jakiś sposób szczególny.
ale wiadomo, jest to tylko metoda, która podlega błędom też. I jej autor, Willard Libby, otrzymał za to Nobla. I metoda ta jest już znana od dosyć dawna, 1949 roku. Jeżeli kogoś nie przekonuje metoda C14, to jest też taka metoda jak dendrochronologia i w tej metodzie chodzi o to, że wykorzystuje się analizę słojów ściętych drzew. Te słoje w ściętych drzewach rozrastały się albo bardziej, albo mniej w zależności od warunków w danym roku i jakby dzięki temu mniej więcej wiadomo, jakie jest jakieś ścięte drzewo, to można dosyć łatwo ustalić na podstawie tych słojów czas. Więc to jest też taka dosyć dobra metoda datowania. Ważną rzeczą są fałszerstwa archeologiczne, więc wiadomo, że często znaleziska archeologiczne są cenne, więc podejmowane są różne próby fałszowania, czy żeby je sprzedać, czy żeby coś udowodnić propagandowo. Można się natknąć na fałszywe stele, inskrypcje i wszelkiego rodzaju materiały, które człowiek wytwarza albo dla pieniędzy, albo dla jakiejś ideologii takiej czy innej. I są też przedmioty, które są do dzisiaj przedmiotem dyskusji, czy to jest fałszerstwo, czy nie jest. Na przykład z osuarium Jakuba, nie wiem czy jest to znany zabytek, co do steli Steldan też były jakieś oskarżenia, że to może być fałszerstwo. A przykładem steli, która jest raczej na pewno sfałszowana, jest stela Joasza. Jest to stela nawiązująca do II Księgi Królewskiej i naprawy świątyni przez króla świątyni. Jest pisana w języku paleohebrajskim, częściowo nieczytelna, co tutaj widać zresztą. I co ciekawe, geolodzy potwierdzili jej autentyczność na podstawie obecności drobinek złota mającej się na niej znaleźć w wyniku spalenia świątyni Salomona. Ale z kolei różni specjaliści od słownictwa i kształtu liter uznali, że w ogóle nie ma mowy, że ta stela to jest na pewno fałszerstwo. Więc to było trochę na temat tego, jak archeolog bada w terenie. Z kolei jak bada w gabinecie, czyli jak wyglądają te badania intelektualne. Więc wiadomo, że ważne jest to, żeby profesjonalnie opracować ten materiał. Jedna ważna rzecz jest taka, że archeolodzy posiadają różne podejście teoretyczne, czyli po prostu w różny sposób to robią. Najpierw trzeba oczywiście opisać zabytki, ich cechy, właściwości, formę typologiczną, czyli powiedzmy jaki to jest dokładnie rodzaj naczynia czy znaleziska, przynależność kulturową. A później na podstawie analizy tych zabytków, ale też ich rozmieszczenia przestrzennego, ilościowego są wyciągane różne wnioski. Oczywiście tu też na różne rzeczy trzeba uważać bardzo, ale to się bierze zazwyczaj pod uwagę. Teoria w archeologii też się rozwijała. Początkowo archeologia była to tak zwana archeologia kulturowo-historyczna. Następnie powstała tak zwana archeologia procesualna, a później archeologie tak zwane postprocesualne. Nie będę tego wszystkiego dokładnie tłumaczył, ale chodzi o to, że początkowo archeolodzy tylko opisywali przedmioty. Z czasem starali się je opisać w coraz bardziej naukowy sposób, nawiązując do nauk ścisłych, opisując wymiary, liczby, stosunek jednych zabytków do drugich. A w końcu, i to jest rzecz, która się robi coraz bardziej współcześnie, coraz bardziej starają się dociec, co się kryło za danymi przedmiotami, czyli jakie myślenie, ideologia, zwyczaje i tego typu rzeczy. Na archeologię można też spojrzeć w ujęciu mikro i makro, to znaczy można badać konkretny dom i region. To znaczy można badać najpierw powiedzmy dom i funkcjonowanie pojedynczego gospodarstwa domowego, można badać funkcjonowanie całej osady, a można funkcjonowanie całego regionu, czyli zależności między jedną osadą a drugą, która była ważniejsza, która mniej ważna, może były równoważne i na tej podstawie też można wyciągać wnioski. Co do podejścia teoretycznego w archeologii biblijnej, jest podział na biblijnych minimalistów i maksymalistów. I minimaliści uznają, że werset biblijny można uznać za prawdziwy tylko jeżeli jest potwierdzony przez inne źródła, czyli jest to podejście zakładające brak zaufania wobec Biblii. Z kolei maksymaliści uznają, że werset biblijny można uznać za nieprawdziwy tylko jeżeli są dowody potwierdzające jego nieprawdziwość, czyli to jest postawa zaufania wobec Biblii.
I większość współczesnych archeologów jest pomiędzy minimalizmem i maksymalizmem, ale się skłaniają albo ku jednej ze stron, albo ku drugiej. Skrajni minimaliści i maksymaliści też są, ale jest ich niewielu. Więc większość jest gdzieś po środku, ale bardziej są minimalistyczni lub maksymalistyczni. Oczywiście chyba nie trzeba mówić, że ci archeolodzy się bardzo ze sobą wspierają. To jest dosyć oczywiste. Znaczenie światopoglądu i przekonanie archeologa na jego pracę, no to, że jaki kto ma światopogląd, po prostu w oczywisty sposób wpływa na to, jakie będą później wyniki jego badań, mimo tego, że jest ogólnie przyjęta tendencja do obiektywizmu, ale to po prostu nie da się tego pominąć, to po prostu zawsze ma wpływ. Nauka a pseudonauka. Trzeba bardzo uważać na różnego rodzaju rzeczy, takie jak pochopne wnioskowanie, dopasowywanie danych do wcześniejszych założeń albo opieranie się na jakichś niepewnych źródłach. Bo to wszystko tworzy całe spektrum pseudonauki. Czasami tak jest, że można się popaść po prostu w fantazję i to już wtedy przestaje być nauka, a staje się pseudonauką. Trzeba na to bardzo też uważać. Obiektywizm. Właśnie bardzo ważne jest, żeby nie dopasowywać faktów do swojej z góry założonej teorii. Trzeba po prostu być obiektywnym. Jakie jest moje podejście do archeologii biblijnej? Ja jestem oczywiście raczej zdecydowanie maksymalistą biblijnym, ale staram się też podchodzić uczciwie do tematu. Jeżeli coś się nie zgadza z moimi poglądami, staram się to przyjąć takim jest, a jeżeli zaprzecza albo pozornie zaprzecza Biblii, to mam nadzieję, że pewnego dnia znajdzie się odpowiedź na dane oskarżenie. Takie jest moje podejście. Jestem także krytyczny wobec niektórych maksymalistycznych wniosków, dlatego że są właśnie moim zdaniem często zbyt pochopnie wydawane na podstawie powierzchownych podobieństw, a niekoniecznie dogłębnej analizy. To się, powiedzmy taki przykład, że ktoś znajdzie coś z napisem Izebel i od razu mówi, że to koniecznie musi być ta Izebel z Biblii, a nie musi być wcale. Więc to jest właśnie takie szybkie, zbyt pochopne wyciąganie wniosków. Ale jednocześnie uznaję, że jest bardzo duża ilość znalezisk archeologicznych, które potwierdzają fragmenty Pisma Świętego. Tak po prostu jest i trudno z tym dyskutować. Także uważam, że wiele pozornych oskarżeń wobec Biblii może wynikać z tego, że ktoś po prostu nie zna Biblii. Tak też często bywa. I to by było tyle, co chciałem powiedzieć o tym podejściu, o pracy archeologa. Nie chciałem już tutaj bardzo, że tak powiem, tym zanudzać. Takie tylko chciałem dać podstawę. I o czym planuję powiedzieć na następnym wykładzie? Chcę poruszyć właśnie różne problemy z ksiąg mojżeszowych. Oczywiście tych zagadnień jest wiele. Ja bym chciał powiedzieć o właśnie podobieństwach i różnicach relacji biblijnej, a mitu sumeryjskiego o potopie. Chcę też trochę powiedzieć o Sargonie Akkadyjskim i Nimrodzie, czyli o pierwszym imperium w dziejach świata. Chcę przedstawić teksty paralelne do Eksodusu, trochę o nich powiedzieć. Takich tekstów jest przynajmniej około chyba 70, jeśli nie pamiętam. Jest ich naprawdę dużo, wbrew pozorom. To jest dosyć świeża rzecz, że ktoś to zebrał w jedno. Chcę też omówić znaczenie Awaris i późniejszego Ramses, jeżeli ktoś kojarzy, gdzie Izraelici musieli budować przymusowo, a także się zastanowić nad tym, która Góra Synaj jest prawdziwa, czy w ogóle można to stwierdzić, czy ma to jakieś znaczenie. To są takie zagadnienia, które tak wstępnie wybrałem. Być może jeszcze jakieś dodam albo inne bardziej rozwinę, albo może z któregoś zrezygnuję. Taki jest plan na teraz. I literatura, z której można skorzystać, na przykład co do wstępu do archeologii biblijnej, takie dwie propozycje, ale jest dużo więcej, przy czym te propozycje są zazwyczaj takie ogólne dosyć, więc jakieś takie bardziej szczegółowe informacje są zazwyczaj we współczesnej literaturze naukowej, która jest dostępna zazwyczaj po angielsku, przy czym jest też często dostępna bezpłatnie na takich portalach jak Akademia Edu. To jest taka strona dla naukowców, gdzie po prostu naukowcy zamieszczają swoje
publikacje. Wiadomo też, że każdy tam może założyć konto, więc nie każda praca, która tam jest, jest rzetelna, ale dużo rzeczywiście rzetelnych naukowców tam publikuje swoje prace. A co do metodyki archeologii, też są takie dwie książki, to tam można poczytać właśnie więcej o tym, jak archeolodzy pracują w teorii i w praktyce. Więc to jest wszystko, co mam do powiedzenia. Można ze mną chyba będzie porozmawiać teraz trochę, jeżeli w przypadku jakichś pytań. Więc dziękuję.